W Zarębie, w sąsiadującej z Lubaniem gminie Siekierczyn, zakończył się remont osiedlowego domu kultury, który jest również siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Obiekt ten, gdzie jesteśmy, to Dom Kultury w Zarębie. W naszej gminie są dwa takie obiekty przynależne do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Jeden dom w Siekierczynie, a drugi Dom Kultury tutaj w Zarębie. Obiekt ten został wybudowany w latach 60. Budowała go kopalnia surowców skalnych w Zarębie jako dom kultury taki przyzakładowy. 25 lat temu gmina przejęła go na swoją własność. Kopalnia się zrzekła tego obiektu. Uznali, że kultura powinna być prowadzona poza zakładem prac. I przez te 25 lat obiekt ten służy działalności kulturalnej wsi Zaręba. 8 lat temu dokonaliśmy remontu zewnętrznej części budynku. Nastąpiła wymiana nawierzchni dachowej, dalej została wykonana też elewacja, odwodnienie, a w roku bieżącym, gdy pozyskaliśmy środki z Unii Europejskiej, dokonaliśmy remontu wnętrza tego domu. Generalnie zostało wymienione prawie wszystko, od podłóg po sufity, jak również cała instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna. Jest to wszystko nowe. W tej chwili obiekt jest urządzany. Myślę, że jeszcze tydzień czasu czy dwa i wszystko będzie uporządkowane i rozpocznie się pierwsza działalność. Dyrektor siekierczyńskiego GOKiS Jolanta Napadłek zapewnia, że obiekt spełni wszystkie kulturalne i sportowe oczekiwania mieszkańców gminy. Dom Kultury będzie po prostu spełniał taką rolę, jaką spełniał dotychczas przed remontem. Z tym, że dzięki temu, że jest tak piękny i tak funkcjonalny i godny, no powiem wręcz podziwu, ułatwia to nam pracę. Tutaj znajdują swoje miejsce i dzieci, i młodzież, i dorośli. Przygotowujemy dla nich przeróżne imprezy, przeróżne zajęcia, od sportowych, rekreacyjnych po te stricte kulturalne. Promujemy tu i wspieramy amatorski teatr, amatorską działalność. Odbywają się codziennie zajęcia muzyczne, umuzykalniające, prowadzone przez instruktora. Młodzież, dzieci spotykają się na rozgrywkach tenisa stołowego, jest prowadzona szkółka tenisa stołowego dla dzieci. Są organizowane przeróżne imprezy typu wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Tutaj dużą rolę odgrywa też praca, działalność biblioteki publicznej w Siekierczynie. Tutaj w Zarębie znajduje się filia, w Domu Kultury w Siekierczynie znajduje się główna biblioteka. I pani bibliotekarka właśnie organizuje przeciekawe zajęcia z dziećmi, spotkania właśnie z różnymi ciekawymi ludźmi, proponuje szereg imprez związanych z promocją czytelnictwa. Ale wracając jeszcze do działalności Domu Kultury. Tutaj ma swoją siedzibę również Ludowy Zespół Sportowy LZSTS Tenisa Stołowego, który uczestniczy w rozgrywkach ligowych 4., 5. i 3. ligi. Także tutaj się zawodnicy spotykają, mają tu teraz lepsze warunki już niż do tej pory, a ponieważ przyjeżdżają zawodnicy z różnych części naszego byłego województwa jeleniogórskiego, no to mamy się rzeczywiście czym poszczycić. Prowadzona jest szkółka tenisa stołowego dla dzieci, także każdy znajduje tutaj swoje miejsce. Funkcjonuje kawiarenka internetowa, gdzie mamy do dyspozycji 10 komputerów z dostępem do internetu. Organizujemy też większe imprezy typu jakieś przeglądy zespołów artystycznych, różne ciekawe spotkania, uroczystości gminne.
Wójt Janusz Niekrasz jest przekonany, że Zarembiański Dom Kultury w nowej odsłonie będzie dobrze służył nie tylko mieszkańcom tego sołectwa, ale również całej gminnej społeczności. Młodzież i dorośli będą chętnie jeszcze tutaj przychodzić, bo jest obiekt naprawdę ładny, czysty. Jest taka w ludziach zasada, że do czegoś ładnego, pięknego chętnie się przychodzi i tutaj jest szeroka gama różnych imprez, uroczystości takich kulturalnych, muzycznych. Każdy, kto tylko zechce znaleźć swoje miejsce, będzie mógł wykorzystać ten obiekt do prowadzenia działalności. Również w tej dużej sali mogą być i będą rozgrywki w tenisa stołowego czy inne gry sportowe, tak aby nie zniszczyć obiektu, bo obiekt jest naprawdę bardzo fajny. Łącznie koszt budowy tego przebudowy, tego remontu to 460 tysięcy złotych, z czego dotacja unijna to 280 tysięcy. Remont osiedlowego Domu Kultury w Zarembie to kolejna duża inwestycja zrealizowana dzięki staraniom wójta Niekrasza i Rady Gminy. Przed 3 tygodniami obok placówki otwarto też nowe wielofunkcyjne boisko sportowe.